18 sztuki pierwotnie była jakby samą stroną internetową, czyli witryną, która miała promować głównie młodych artystów i wiadomo, głównie polskich. Wystawy były w całej Polsce, więc też jakby każde miasto ma swoich artystów, którzy się nagle przyłączali. Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki i tak naprawdę po studiach dopiero zaczęłam malować. W 2020 roku wreszcie zaczęłam odkrywać swój styl i gdzieś stylistyka taka mroczna gdzieś zawsze mnie przyciągała. Moje obrazy są pełne mgły, takich bezlistnych drzew, ptaków i to buduje cały nastrój, całą historię, którą chcę przez te obrazy opowiedzieć. Jeszcze robię rzeźby dodatkowo, oprócz obrazu, więc tworzę tyle, co mogę, i jeżeli chodzi o inspirację, ona jest jakby we mnie, wychodzi cały czas, bez końca. Nie? Nie muszę się zastanawiać, nie? Tylko muszę się za to wziąć, żeby to zrobić, nie? Nic więcej. Jest to nasza autorska technika rejestracji wyładowań elektrycznych na powierzchniach światłoczułych. W głównej mierze pracujemy na papierze. I jest to określane przez nas malowaniem prądem, ponieważ mamy wpływ na to, co uzyskamy. Jednak zawsze jest jakaś dawka tajemnicy i nie jesteśmy pewni, co ujrzymy w końcowej fazie tego, co tworzymy. Nie jest to technika stricte fotograficzna, ponieważ nie rejestrujemy tutaj tylko światła, ale też, a właściwie to głównie oddziaływanie jonów i elektronów z plazmy z powierzchnią światłoczułą. Witamy serdecznie w Centrum B7. Mam jako gospodarz tego miejsca ogromną przyjemność oficjalnie otworzyć wystawę malarstwa i grafiki pod tytułem Ciemna strona sztuki. No i przede wszystkim wielkie brawa dla kilkunastu autorów. Brawo! Stowarzyszenie Atrium powstało w 2013 roku z inicjatywy kilku miast europejskich i ośrodków uniwersyteckich po to, żeby zająć się problemem architektury XX wieku, tej architektury, która związana jest z reżimami totalitarnymi. Z jednej strony chodzi o to, żeby znaleźć fundusze na konserwację tych obiektów i funkcje dla nich, bo to nie jest proste w obecnej rzeczywistości, ale też, żeby zmienić ich wizerunek w naszym postrzeganiu, w świadomości społecznej. Po to między innymi też, żebyśmy my, jako ich użytkownicy, ale też my, jako mieszkańcy poszczególnych miast, poszczególnych krajów, spojrzeli na architekturę, na nasze dziedzictwo bardziej kompletnie, bardziej z różnych perspektyw, bardziej poszukując mostów, powiązań i naszej historii.